Witam pana redaktora, witam państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Katarzyna Bros-Walderdorf. Jestem lekarką zajmującą się psychosomatyką i homeopatią. No cóż bym miała jeszcze powiedzieć? Mieszkającą w okolicy Bielska Białej, urodzoną w Katowicach. Przede wszystkim jest tak, że pytanie jest, czy my mamy zachować zdrowie, czy my mamy je najpierw stracić, a potem je odzyskiwać. Więc to ta prewencja zdrowia i takie dbanie o drobne, wszystkie już zwiastujące objawy jest niezwykle istotne. I cała taka edukacja prozdrowotna byłaby niezwykle istotna i jej brakuje w naszej klinicznej medycynie, bo tego właściwie przestaliśmy robić, czy oni przestali robić jako lekarze, no bo ja należę akurat do sektora medycyny naturalnej i dla nas jest to dużo bardziej istotne. Natomiast te stare medycyny, mówił pan o medycynie ajurwedyjskiej i chińskiej, czyli tradycyjnej medycynie chińskiej i klasycznej homeopatii, która jest najmłodsza z tych, bo ma dopiero tam 200 ileś lat. Nie wiem, czy ma 250, chyba jeszcze nie ma. Wszystkie te metody klasyczne, w zasadzie naturalne, w zasadzie zmierzają do tego, żeby przywracać równowagę i uruchamiać to, co w organizmie prowadzi do zdrowia. My mamy właściwie genialne mechanizmy samouzdrawiające. My mamy genialny układ odpornościowy i w zasadzie, jeżeli organizm jest w równowadze i nie jest zaburzony, to my praktycznie nie musielibyśmy chorować. A z jakiegoś zachorowania, które jest skutkiem jakiegoś stresu, jakiejś traumy, jakiegoś wypadku, jakiegoś wychłodzenia, tak, wycieńczenia, organizm to odreagowuje różnymi procesami i włącza przez to procesy samonaprawcze. I to działa. I generalnie smutkiem medycyny, znaczy moim smutkiem patrząc na medycynę kliniczną, czyli tą naszą medycynę naukową, jest to, że te mechanizmy zostały właściwie kompletnie zaniedbane, pominięte i chce się to zrobić lepiej różnymi drogami medycznymi. No i to w zasadzie, to podejście dzieli medycynę kliniczną od medycyny naturalnej. To jest właściwie to główne, że my próbujemy w tych różnych medycynach, które są kompletnie różne, bazują na różnych filozofiach, ale generalnie mają na celu uruchomienie naturalnych, istniejących w organizmie mechanizmów do samouleczenia, do samouzdrowienia. Tylko tyle, ale ja mówię aż tyle, jeśli to się da uruchomić. Natomiast kliniczna medycyna mówi, my wiemy lepiej, my to zrobimy za ciebie. Coś ci brakuje, to my ci dołożymy chemicznie to. Problem wtedy polega na tym, że jak mi rzeczywiście czegoś brakuje, a zacznę jeść jakieś preparaty zastępcze, czyli suplementować coś, no to osłabiam produkcję tego w organizmie. A robiąc to latami, doprowadzam do kompletnego jakby takiego zaniechania funkcji danego narządu, tak? Tam powiedzmy sobie tarczycy, czy powiedzmy sobie nadnerczy, jeśli przez długi czas podawane są na przykład hormony. No i to jest ta różnica, która, żeby już nie wspomnieć o szczepieniach, a może wspomnijmy jednak o nich, czyli rodzi się małe dziecko, tak? Genialnie skonstruowane przez Boga stworzenie. No i teraz możemy zostać w takim naturalnym procesie i zadbać o to, żeby poród był maksymalnie naturalny, żeby pępowina sama przestała pulsować, żeby to dziecko od razu było przy matce, żeby nie było od razu obmyte z tych wszystkich takich chroniących go tamtych mazi, tylko żeby to powoli następowało, to takie no jak najbardziej naturalnie, żeby to dziecko od razu było przy piersi, żeby było przy tej piersi jak najdłużej, żeby było kangurowane, żeby czuło bliskość matki. No po prostu, żeby ten szok porodu nie był taki wielki, bo i tak jest. To przejście przez kanał rodny to jest też taka aktywacja dla organizmu, dlatego też ważne jest, żeby poród był możliwie naturalny, żeby nie był przyspieszany, żeby nie był indukowany, więc o to wszystko można by zadbać.
I potem można by zadbać o to, żeby to dorastanie w tych pierwszych miesiącach na mleku matki, która jest, czuje się bezpiecznie, jest szczęśliwa i dobrze odżywiona, powinno stwarzać dziecku optymalne warunki do rozwoju, bo jego układ odpornościowy w ogóle jeszcze nie jest dojrzały, ale korzysta z odporności matki, bo pochłania ciała odpornościowe matki w sposób niezmieniony i korzysta z tej odporności. No i teraz możemy tak to zostawić, jak Pan Bóg przykazał, albo możemy zrobić z tym coś, bo my wiemy lepiej, i zaszczepić na przykład, powodując potężną ingerencję w układ odpornościowy i zmuszając ten układ odpornościowy do pracy, która no, jest nienormalna dla tego organizmu, tak? I być może byłby to dobry pomysł. Ja bym bardzo sobie życzyła, żeby były badania kliniczne, które potwierdzają, czy to rzeczywiście tak jest, że na ileś tysięcy dzieci szczepionych i nieszczepionych, no to ta efektywność jest lepsza. Takich badań niestety na całym świecie nie ma. I to jest ten wielki nasz ból, że dogmatem ustanawia się, że szczepienia są dobre, natomiast badań klinicznych na ten temat nie ma. Natomiast my w medycynie naturalnej jakoś tak intuicyjnie jesteśmy za tym, żeby to dziecko zostawić temu naturalnemu rozwojowi i pozwolić temu układowi odpornościowemu dojrzewać w taki naturalny sposób. I żeby ingerencja lekarska była dopiero wtedy, kiedy coś nie gra, a nie jakby a priori od razu tak po prostu, żeby jakoś zaingerować. Mamy wybór. Ten wybór jest utrudniony, ale wybór mamy, ponieważ jest różne takie przepisy i nakazy są niezgodne z konstytucją, więc jeżeli ktoś się decyduje na taką stanowczą ochronę swoich praw, to najczęściej nie ma z tym żadnego problemu. Ale smutne jest to, że naraża się zdrowie dzieci, rodziców, którzy ufają. Tak? Czyli ci, którzy świadomie wiedzą, czego chcą i znają zagrożenia, bo się oczytali, bo się dowiedzieli, bo już przeżyli jakieś powikłania, no to ci rodzice najczęściej potrafią sobie to, nazwijmy to, ogarnąć. Natomiast wielkim smutkiem jest to, że młodzi ludzie, którzy nie mają pojęcia, którzy ufają medycynie, no bo nie mają powodu jej właściwie na razie nie ufać, i potem doświadczają różnych przykrych rzeczy. I nie doświadczają wtedy też wsparcia, wtedy, kiedy zaczynają się jakieś komplikacje. Także to takiego rzetelnego wsparcia, myślę o tym, że jeżeli na przykład występuje jakaś zmiana stanu zdrowia w ciągu kilku dni po szczepieniu, na przykład zapalenie płuc, na przykład zaburzenia neurologiczne, na przykład padaczka, na przykład zanik odruchu ssania, tak, akurat szczególnie w tych pierwszych dobach życia, no to właściwie zgodnie z polskim prawem, znowu prawo nas chroni, z 2010 roku rozporządzenie ministra zdrowia stanowi o tym, że każda zmiana stanu zdrowia, która wystąpi w ciągu 4 tygodni po szczepieniu, a w ciągu roku po szczepieniu na gruźlicę, powinna być zgłoszona jako NOP. A tak się nie dzieje. I o tym wiem z dokumentacji moich pacjentów. No NOP to jest skrót od niepożądany odczyn poszczepienny i no nie ma takiego, nie ma żadnej takiej procedury medycznej, która by nie miała działań niepożądanych. Jak pan bierze zwykłą tabletkę aspiryny, to się może zdarzyć, że po którejś tabletce będzie pan miał krwawienie z żołądka. No taka prosta aspiryna, tak? Także no w ogóle nie ma nic, co nie jest nieszkodliwe. To jest tylko zawsze kwestia dawki. Więc to nie jest tak, że nie ma odczynów poszczepiennych. Odczyny poszczepienne są. Tylko tak, prawie wszystkie są niepożądane, tak? Bo generalnie rzecz biorąc, to co zwykle medycyna przyznaje, że ojej, tam zaczerwienienie w miejscu wkłucia i trochę bólu i trochę gorączki.
Ja bym tego nawet nie nazywała niepożądanym odczynem poszczepiennym, bo to w zasadzie jest pożądana reakcja organizmu. To by właściwie nawet jeszcze świadczyło o tym, że to trafiło, że organizm odpowiedział lekką gorączką, zaczerwienieniem w miejscu wkłucia. To nie jest NOP. Niepożądany odczyn poszczepienny, czego medycyna nie lubi przyznawać, a stoi napisane na ulotkach producentów. To są zaburzenia układu pokarmowego, to są neurologiczne objawy właśnie od odruchu ssania poprzez dysfunkcję mięśni, to się często robią asymetrie mięśniowe albo zaburzenie, wzmożenie napięcia peryferyjnego jako skutek obniżenia napięcia osiowego. Więc co często jest mylone na przykład, no bo dziecko tak ładnie trzyma głowę. No tak ładnie trzyma głowę, bo ma wzmożone napięcie osiowe na przykład, nie? Także, no ale potem się nie przewraca na jeden bok, nie przewraca się na drugi bok, zaczyna się rehabilitacja, a nie jest zgłoszony NOP, mimo że dziecko urodziło się z apgarem 10, czyli miało prawidłowe napięcie mięśniowe i prawidłowe odruchy. Nagle w trzecim, czwartym miesiącu nie ma już prawidłowego napięcia mięśniowego. No to się pytam, co się zdarzyło w międzyczasie? Jakiś wypadek, jakieś zapalenie opon mózgowych, coś? No nie. A co się wydarzyło? No ze 3 szczepienia. Pierwsze w pierwszej dobie życia, od razu podwójne, gruźlica i żółtaczka. Drugie w 6 tygodniu życia. Tężec, dyfteryt, krztusiec i jeszcze często HIP i jeszcze często polio, bo to chętnie pentaksim albo jakiś heksa coś tam, czyli sześciokrotna. Plus jeszcze w tej chwili jest taka moda, żeby dołożyć do tego pneumokoki. No i taki bobas, który waży 3,5, 4, 5 kg, dostaje taką szprycę. No i jeszcze potem kolejną w 6, 12 i 14 czy 16 tygodniu życia. No i bardzo często w tym okresie zaczynają się jakieś pierwsze zaburzenia neurologiczne typu właśnie dziecko się nie obraca, tam albo trzyma za sztywno główkę, albo tak zwana asymetria ułożeniowa. To się potrafiłam kiedyś dowiedzieć od babci, która, lekarki, pediatry, która przyszła ze swoją synową do mnie do homeopatycznego gabinetu. Jak tam zapytałam, no ale to jak to Państwo nie widzieliście już wcześniej powikłań? Przecież no, rehabilitowane dziecko od 3 miesiąca, czy tam od 4. No to usłyszałam, że asymetria ułożeniowa to dlatego, że synowa źle układała dziecko. No szczęka mi opadła. To powiedziała pani w moim wieku, czyli tak gdzieś koło 50 wtedy, pediatra. Nie rozumiem. Asymetria ułożeniowa? Od złego układania dziecka? No chyba dlatego, że to synowa, bo gdyby to była córka, to by nie wpadła na ten pomysł. Nie? Także to rzeczywiście to tak na zasadzie anegdoty, ale to do tego stopnia mamy zaburzoną percepcję, bo nam się wmawia, generalnie nam się lekarzom wmawia, znaczy mi się nie dało wmówić, ale nam lekarzom próbuje się wmówić, że szczepienia są zbawieniem, a NOP-ów nie ma. No to jest nieprawda, bo to wystarczy po prostu umiejętność chyba z 8 klasy. Szkoły podstawowej to jest czytanie ze zrozumieniem. Więc książeczka zdrowia dziecka jest zwykle wystarczająco obfitym materiałem, plus jeszcze wypis z tego pierwszego pobytu w szpitalu pourodzeniowego. Naprawdę wystarczy to przeczytać ze zrozumieniem i niestety dużo rzeczy robi się jasnych. Nie ma dobrego systemu zgłaszania NOP-ów w Polsce, bo ten NOP musi zgłosić lekarz. Rodzic nie ma możliwości sam zgłosić NOP-u. To powoduje, że lekarz właściwie jest w takiej głupiej sytuacji, że sam na siebie musi donieść. No bo ten, który zaszczepił, no to potem powstaje pytanie, czy on źle to dziecko zakwalifikował, czy może dobrze zakwalifikował, ale jednak był NOP. Jak tych NOP-ów jest za dużo, no to też tak jakoś nieprzyjemnie, a jak zdarzają się lekarze, którzy nie kwalifikują dzieci do szczepień z byle powodu, tak zwanego byle powodu, i jest tych odroczeń za dużo, no to wielokrotnie się kolegom zdarzało, że do ośrodków takich przychodzi sanepid i robi taką kontrolę, że jest niemiło. I pomijając to, że nie ma do tego prawa właściwie, tylko że generalnie rzecz biorąc najczęściej nas lekarzy to zaskakuje,
I nie zdajemy sobie sprawy z tego, że właściwie sanepid nie ma prawa kontrolować naszych dokumentacji. A tego się dowiadujemy już po tym, jak włączamy prawnika, do czego gorąco zachęcam w takich sytuacjach. Generalnie jak się wybiera zawód lekarza, to chyba nie po to, żeby było łatwo, tak z założenia, tak? To jest taki zawód, gdzie się decydujemy pomagać, gdzie się decydujemy wstawać w nocy do pacjentów, gdzie się decydujemy na dyżury tam i różne takie rzeczy, które są trudne, rozwiązywanie zagadek. I ja tego nie postrzegam jako trudność, ja to biorę, że tak powiem, z ciekawością na siebie. To, co słyszę od kolegów, którzy się buntują po stronie klinicznej medycyny, to jest raczej trudne by było dla mnie, gdybym ja musiała stosować procedury do pacjentów. Czyli przychodzi pacjent z czymś i ja mam obowiązek mu dać coś. No to chyba bym się nie czuła jak lekarz, tylko wykonawca jakichś procedur i nie wiem, po co wtedy 6-letnie studia plus jakieś jeszcze trudne specjalizacje, nie? Koledzy, którzy są endokrynologami, mają specjalizację z interny, która trwa chyba z 5 albo 6 lat, potem jeszcze mają specjalizację z endokrynologii, kolejne 2 lata i potem w zasadzie przepisują 10 leków na krzyż, nie? Ponoć już są takie sztuczne inteligencje, które potrafią w ten sposób... Też by to. No, a teraz już, jak już teraz można to wszystko wypisać na e-receptę i po e-wizycie w dzisiejszych cudownych covidowych czasach, w cudzysłowie oczywiście cudownych, no to rzeczywiście to można by uprościć studia medyczne, do czego nie zachęcam. Kontakty z izbami lekarskimi, które na początku przysparzały mi dużo troski, zdenerwowania, nieprzyjemnego bicia serca i takiego zaburzenia poczucia bezpieczeństwa. Szczególnie, że Izba Lekarska Bielska gustuje w tym, żeby przysyłać mi te wszystkie wezwania dzień przed świętami. Tak jakoś im się to zawsze udaje, że albo z te 3-4 dni przed Bożym Narodzeniem, albo w tym roku też dostałam przed Wielkanocą. Także trafność mają niezwykłą. To już takie zaobserwowane, więc generalnie ja już tak traktuję moją 5-letnią przygodę z izbą lekarską na poziomie tego, że za chwilę będę chciała chyba ja wytoczyć proces o mobbing. Bo to tak w zasadzie nie powinno być, że izba lekarska, która jest powołana do tego jako samorząd lekarski, powinna chronić moich interesów. No ewentualnie powinna chronić moich pacjentów, jeśli ja popełnię jakieś błędy lekarskie. To powinnam zostać przywołana do porządku, że krzywdzę pacjentów. Jeszcze zanim to trafi do prokuratury, nie? No bo jak już trafia do prokuratury, jak się tak skrzywdzi pacjenta, że sprawa trafia do prokuratury, no to izba lekarska jak gdyby w ogóle nie ma swojego tam udziału. Natomiast jeżeli by się pacjent skarżył na to, że mu się coś nie podoba, że mu tam, nie wiem, nie pomogło, zaszkodziło, za drogo kosztuje, nie wiem, no cokolwiek, gdyby były takie skargi, no bo to właściwie na lekarzy pacjenci powinni się skarżyć do izby lekarskiej, no to byłoby zasadne, że izba lekarska robiłaby kontrolę. A ja jestem inwigilowana przez izby lekarskie, dlatego że wystąpiłam w parlamencie po stronie tak zwanej społecznej, czyli na zaproszenie rodziców zrzeszonych w stowarzyszeniu Stop NOP we wrześniu 2015 roku. Potem zgodziłam się być ekspertem po stronie społecznej również w wtedy utworzonym przez posłów z partii Kukiz parlamentarnego zespołu do spraw bezpieczeństwa szczepień. I po tym, kiedy ten parlamentarny zespół do spraw bezpieczeństwa szczepień w ogóle za pierwszy raz zaistniał chyba w lutym 2016 roku i ja w nim wzięłam udział, to w ciągu 2 tygodni dostałam wezwanie do Naczelnej Izby Lekarskiej na przesłuchanie.
I ono nie dotyczyło tego, tylko dotyczyło tego mojego wystąpienia kilka miesięcy wcześniej. Jakaś dziennikarka popełniła wtedy taki artykuł, który miał taki zaczepny tytuł, chyba że korupcja sięga najwyższych szczebli. Jakiś taki dość zaczepny tytuł względem Ministerstwa Zdrowia. No natomiast wymieniła tam mnie z nazwiska też, że ja uczestniczyłam w tym spotkaniu. No nie autoryzowałam wtedy tamtej mojej wypowiedzi, ani nie miałam żadnego wpływu na ten tytuł, no który chyba niestety nawet był dość trafny, ale bardzo odważny na tamte czasy. No i tak się zaczęło te tam przesłuchiwania, żądania dostarczenia kartotek, no absurdalne zarzuty, które cała ta afera w lutym tego roku zakończyła się kompletnie niesprawiedliwym wyrokiem, nagany w trzech punktach. W dwóch zarzucanych mi punktach nagany, a w trzecim punkcie kary 20 tysięcy złotych. Notabene za niezgłoszenie gabinetów w izbie lekarskiej, tam powiedzmy sobie warszawskiej czy wrocławskiej, które rzeczywiście po pierwsze nie zostało to prawidłowo zasądzone, bo ani nie zostały określone te czasy. Jak gdyby izba lekarska nie przeprowadziła prawidłowo dowodu na to, że ja w tych gabinetach przyjmowałam bez zgłaszania ich w izbach lekarskich. I cały paradoks polega na tym, że ja w zasadzie jako lekarz od 2008 roku nie mam prawa w gabinecie homeopatycznym uprawiać homeopatii, bo Naczelna Rada Lekarska sobie uchwaliła, specjalnie tak ironicznie mówię, że sobie uchwaliła, bo jest to trochę wyssane z palca, że homeopatia jest niegodna zawodu lekarza i dlatego lekarzom nie wolno jej uprawiać. I to jest taki paragrafik prawie lekarskim, w prawie etyki lekarskiej, który pozwala wyhaczać lekarzy, którzy się odzywają. Bo jest ze 2000 lekarzy homeopatów, 5 stowarzyszeń lekarskich, homeopatycznych, które działają, szkolą i funkcjonują bez najmniejszego problemu i się ich nikt nie czepia, dopóki nie wypowiadają się publicznie. Natomiast jeśli ktokolwiek z nas wypowie się publicznie, no to jest na niego paragraf. No i stąd taka moja sytuacja, że ja sobie zrobiłam dużo szkoleń z psychoterapii w Instytucie Ericksonowskim między innymi, ponieważ homeopatia jest bardzo psychosomatyczna, a mnie w ogóle ta dziedzina bardzo fascynuje. W związku z tym ja będąc lekarzem mam prawo być również psychoterapeutą. Więc ja sobie mogę przyjmować pacjentów też w różnych miejscach jako psychoterapeuta, bo psychoterapeuta nie musi się meldować w izbie lekarskiej. No ale izba lekarska uznała, że to nie jest żaden argument i nie musiała przeprowadzać żadnych dowodów i uznała mnie winną i obwiniła, czy tam obarczyła karą 20 tysięcy. Oczywiście od tej kary się odwołujemy w tej chwili już do Sądu Najwyższego. Chyba jeszcze się nie odwołujemy, bo nie wiem, czy już przyszło pisemne uzasadnienie tego bardzo błyskotliwego wyroku. No i tak to wygląda. Ale jeszcze się ta sprawa nie skończyła, to już dostałam zawiadomienie właśnie przed Wielkanocą, dostałam zawiadomienie o zakończeniu postępowania wyjaśniającego i skierowanie mojej sprawy do ukarania, w gruncie rzeczy za wystawianie odroczeń od szczepień. Bo kontrola, którą tutaj odbyły dwie panie doktor u mnie rok temu w grudniu, w 19 w grudniu jakoby wykazała, że w moich kartotekach coś jest nie w porządku, że tam nie wiem, nie mam pieczątki gabinetu na mojej kartotece i tam no coś, zawsze się coś da znaleźć, nie? Także no to jest generalnie nękanie. Któremu lekarzowi, który prowadzi prywatny gabinet lekarski, przychodzi izba lekarska i sprawdza. Ja nie wystawiam L4, ja nie wystawiam żadnych takich zaświadczeń, że tak powiem, tam do rent, do emerytur, do jakichś, tak, że tak powiem, o takim działaniu ekonomiczno-społecznym, tak?
No, odroczenie od szczepienia na 3 miesiące, no to jest taka ulga dla rodziców, że, nie, że mogą to szczepienie trochę odroczyć, żeby dziecko naprawdę było zdrowe, albo żeby jeszcze niekiedy jest takie małe. I czepianie się tutaj, że ja nie odbyłam szkoleń, żeby kwalifikować dzieci do szczepień. No na szczęście nie odbyłam tych szkoleń. Myślę, że to by mi tak nie zmieniło światopoglądu. ale ja nie szczepię dzieci. Ja właśnie raczej uważam, że one, jeśli to rodzice się zgadzają i chcą i widzą w tym sens, to powinny być szczepione wtedy, kiedy są kompletnie zdrowe i kiedy nie są narażone na tą dużą toksyczność szczepionek, czyli niekiedy są takie maleńkie. Już znaczy nie mam możliwości odraczać wcześniaków, tak, bo one są w szpitalach, ale ja mam takich pacjentów, którzy zostali zaszczepieni. Teraz już trafili do mnie tam, powiedzmy sobie, jako 3-4-5-letnie dzieci, ale z książeczki zdrowia wynika, że zostały te dzieci zaszczepione po porodzie na przykład wcześniaczym w 32 tygodniu z wagą poniżej 1000 gram i zostały zaszczepione na przykład tylko na WZWB albo na WZWB i żółtaczkę. No to ja sobie tego nie wyobrażam, że można takiemu dzieciaczkowi, który waży kilo, podać tą samą szczepionkę, już pomijając wszystko inne, to jest ta sama szczepionka, która się daje temu bobasowi, który się urodził z 4 kilogramami? No to jakoś Boga w sercu nie mają, czy jakoś tak, nie wiem jak to w ogóle nazwać, tak? Rozsądku? No bo takie są procedury. No to pan musi Izbę Lekarską zapytać, bo to by były tylko moje domniemania. Dlaczegoż Izby Lekarskie mogą tak zażarcie reprezentować interesy koncernów farmaceutycznych? To jest dobre pytanie do Izb Lekarskich. Bo generalnie rzecz biorąc jest to działanie czysto marketingowe. No, nie ma... Tak, nie umiem sobie stworzyć takiej narracji, żeby to było działanie prozdrowotne. Ma być zaszczepione. Czyli innymi słowy, ma być sprzedany preparat, tak? Ma być użyty preparat. Jakie to ma skutki dla zdrowia? Jest nieistotne, dogmatycznie twierdzi się, że to nie może być po szczepieniu. Czyli jeżeli coś się dzieje, to generalnie rodzice słyszą od lekarza, to nie może być po szczepieniu. No ale na podstawie czego można stwierdzić, że to nie może być? No jeżeli jest związek czasowy, no to nie da się tego wykluczyć, a nie zaszło nic innego. I też nie można powiedzieć, że to na pewno jest po szczepieniu. Tak? Ale jeżeli po to się robi badania kliniczne i po to się porównuje to zdrowie dzieci na przykład szczepionych i nieszczepionych, nie? No to wtedy widać, że na przykład w wieku od 3 do 6 miesięcy u których dzieci występują zaburzenia napięcia mięśniowego. Czy u tych szczepionych, czy u tych nieszczepionych. No to odpowiedź dostajemy, wie pan jaką? Że to by było nieetyczne. Tylko ja nie rozumiem, co by było nieetyczne. Bo i tak są nieszczepione dzieci, bo są tacy rodzice, którzy walczą o to i skutecznie, że te dzieci są nieszczepione. Więc byłoby nieetycznie porównać te nieszczepione z tymi szczepionymi? No bo oni twierdzą, że byłoby nieetycznie skazać dzieci na nieszczepienie. Ja uważam, że jest nieetycznie skazywać dzieci na szczepienie, nie wiedząc, jakie jest tego działanie. Ale to generalnie rzecz biorąc, to jest dokładnie to, co się dzieje w tej chwili. Bo to, co my przeżywamy ze szczepieniami od 2000, tam powiedzmy sobie 15 roku już w ramach działalności sejmowej, tak, społecznej, to się teraz bardzo mocno zaostrzyło w okresie pandemii. Bo generalnie rzecz biorąc jest mnóstwo takich absurdalnych założeń. Czyli nagle są takie założenia, że wszyscy wszystkich zarażają. Tak? Nie trzeba być chorym i trzeba nosić maseczkę, żeby nie zarażać. Albo żeby się nie zarazić. Nie wiem, bo logiki w tym nie ma żadnej. Tam, nie wiem, trzeba dezynfekować ręce, żeby wejść gdzieś do sklepu, tak? No,
No, dystans 1,5 metra między zdrowymi ludźmi, jak nie należą do jednej rodziny, tak? Do windy nie można wejść razem. To pozamykali nam teatry, kina, wszystko. Bo co? Bo to niby chorzy ludzie chodzą do kina? Czy jak ja mam katar, to nie chodzę do kina, bo tam jest klimatyzacja i ja się gorzej czuję, gdybym była lekko przeziębiona, tak? Także no, w ogóle, ale tworzono już taką chorą narrację, dziwną, od kilku lat. To przygotowano pod pandemię, my to nazywamy plandemią, jak wiadomo, przygotowano świetny grunt, szerząc różne informacje, szerząc dogmat, że szczepienia zbawiły świat, tak, że uwolniły nas od chorób. No tylko wyobraźmy sobie, czy naprawdę wszyscy ludzie tam gdzieś w Azji, te miliardy ludzi były zaszczepione, żeby czegoś, jakiejś choroby było mniej? Z pominięciem w ogóle powikłań poszczepiennych. Tworzono taką narrację, że chorób wirusowych się nie leczy. Dla nas, homeopatów, jest zawsze inaczej, bo my leczymy i tak organizm, my i tak leczymy, my podajemy leki, które poprawiają odporność. Więc nam jest obojętne, czy jest wirus, czy bakteria, czy alergia, mnie są, to dla mnie nie odgrywa takiej roli. Oczywiście jako tam, żeby prognozę, żeby pacjentowi doradzić, co powinien robić, a czego nie powinien robić, ale dla samego procesu leczenia nie, dla wyboru leku. Natomiast teraz się dowiaduję od kolegów lekarzy, że mówią, że działają, że są leki przeciwwirusowe, tak? Że amantadyna jest dobrym lekiem, który zapobiega powikłaniom przy infekcjach wirusowych. Nagle się odzywają koledzy lekarzy klinicyści, którzy mówią, ależ drodzy Państwo, my leczymy infekcje wirusowe z dużym albo ze 100% wręcz dobrym, pozytywnym skutkiem, tak? Ze skutecznością. Więc cóż to za narracja, że nie da się leczyć chorób wirusowych? Jak do tego sobie jeszcze dołożymy to, że Światowa Organizacja Zdrowia, WHO, w roku 2009 zmieniła definicję pandemii. Kiedyś pandemia była zdefiniowana jako szybkie i masowe rozprzestrzenianie się śmiertelnie groźnej choroby. Zmieniono tą definicję w 2009 roku na rozprzestrzenianie się zakażenia bez określenia, jak groźna ta choroba, co się rozprzestrzenia. Więc właściwie każda grypa może być pandemią. No i jest. Tylko jeszcze nigdy nie zrobiono nam takiego show testowego. Ogólnoświatowego. No nie, testowe już były wcześniej. Testowe show były przy świńskiej grypie, były przy ptasiej grypie. To już to były takie przygrypki. Ale nie na taką skalę. Nie, ale to były takie metody próbne. No tak średnio wyszły. Ten sam scenariusz. A scenariusz był bardzo podobny i niektórzy lekarze teraz, tak jak dr Wodrak z Niemiec, lekarz, który jest i politykiem, i był lekarzem, takim jakby to można powiedzieć szefem sanepidu właśnie na jakiegoś landu, w którymś momencie, właśnie wtedy, kiedy chyba świńska grypa panowała, no to twierdzi, że to po prostu to jest powtarzający się scenariusz. Ja jakoś świńskiej grypy ani ptasiej grypy specjalnie w ogóle nie śledziłam. Ale szczerze mówiąc, u moich pacjentów, gdybym nie wiedziała, że jest COVID, to bym też nie zauważyła innych chorób wśród moich pacjentów. To jest tak, że wielu z nas, lekarzy, którzy prowadzą tą podstawową opiekę medyczną, nie zauważyłoby zmiany. Zauważyliśmy zmiany w drugim sezonie, czyli tym teraz jesienno-zimowym 20/21, bo przerażenie, jakie ogarnia każdego pacjenta, który musiałby pójść do szpitala, jest ogromne. To się niestety czasem zdarza, że trzeba choćby na jakąś banalną kroplówkę się udać do szpitala, bo mamy zatrucie i trzeba nas po prostu nawodnić. No to w tej chwili to jest dramat, już nie mówiąc o tym, jak ktoś ma jakiś zawał, zator, wylew, czy cokolwiek innego, czy niewydolność układu krążenia, czy cokolwiek, czy głupi kamień w nerce.
czy w woreczku żółciowym, no to urasta to rzeczywiście do rangi problemu, no bo służba zdrowia po prostu nie działa w imię COVID. Nie działa. I to nie działa dlatego, że jest przeciążona, tylko że jest obarczona absurdalnymi procedurami. Bo jeśli ja jako lekarz, pielęgniarka, salowa, w ogóle każdy, musiałabym chodzić w jakimś takim dziwnym kombinezonie, ale generalnie no to ja powinnam w taki kombinezon ubrać się codziennie w gabinecie, no bo ktoś może przyjdzie zarażony. Bo dokładnie na tym to polega, że my potrzebujemy kontaktu z wirusami, my potrzebujemy treningu, tak jak potrzebujemy treningu dla naszych mięśni, to tak samo potrzebujemy treningu dla naszego układu odpornościowego. I bardzo pięknie tą różnicę, oglądałam niedawno taki wywiad z doktorem Boschem z Belgii, ale to, co on bardzo ładnie wytłumaczył jako przez wiele lat zajmujący się szczepionkami specjalista, to, że taki zdrowy układ odpornościowy, taki pierwotny, taki nieskażony szczepionką, ma dużą taką czujność i uważność na wszystko. Taką niespecyficzną, ale wysoką uważność na różne patogeny. No i taką umiejętność radzenia sobie z tym na poziomie normalnym. No bo nie mówimy teraz o nadwrażliwości tego układu odpornościowego, który z różnych względów, być może też szczepionkowych, może się pojawić, czyli o alergiach. Ale taki zdrowy układ odpornościowy, no bo alergia to jest taki rozhisteryzowany układ odpornościowy, który reaguje na wszystko. Albo na byle co, tak? Pyłki brzozy i jest afera. Natomiast zdrowy układ odpornościowy taki jest czujny i jak coś jest naprawdę groźnego, to wtedy w ciągu kilkunastu godzin czy kilku godzin potrafi wyprodukować masę przeciwciał, które sobie z tym poradzą. No jest to genialne. Teraz sam Bosch powiedział, że cała specyfika szczepionek polega na tym, że ta odpowiedź immunologiczna, że układ poprzez szczepionkę, układ odpornościowy jest tak ukierunkowany na walkę z tym jednym patogenem, że trochę musi olać tą całą resztę, no bo nie ma takiej wydajności, bo rzeczywiście to ukierunkowanie jest bardzo sugestywne. Jego wypowiedź. Dlaczego można by powiedzieć, no dobra, no taki sam patogen jak każdy inny, wstrzykuje się, no to produkują się przeciwciała. To jest jego wypowiedź. Ona mi jakoś tak bardzo mocno uzmysłowiła właściwie to, co dla nas, którzy jesteśmy, powiedzmy sobie, ostrożni wobec szczepień, bo ja tam nie mam nic przeciwko szczepieniom, gdyby one były skuteczne. Ale to, że te osoby szczepione, że te dzieci szczepione są potem coraz bardziej wrażliwe na wszystkie inne rzeczy, bo tak z 50 lat temu, czy nawet 20 lat temu w zasadzie nie było problemu z pneumokokami. Z pneumokokami mają problem tylko mocno wyszczepione dzieci. Jak one są już takie wyszczepione i chorowite, to potem one strasznie też łatwo chorują na pneumokoki. Z pneumokokami nie mają problemów prawie żadnych. To są oczywiście bakterie, które potrafią wywołać zapalenie płuc. To tak samo jak z tym covidowym wirusem. Jak ktoś ma powyżej 70, 80 i ma kilka chorób współistniejących, to każda grypa jest groźna. To pneumokoki też są groźne. Ale dla zdrowego noworodka, który jest karmiony piersią, to pneumokoki to jest w ogóle pikuś. Nigdy nie było takich problemów. No bo ja nie widzę w ogóle żadnego szczytu pandemii. I wirusolodzy i epidemiolodzy wielokrotnie podkreślali od samego początku, że w takich falowych zjawiskach to pierwsza fala jest najgroźniejsza, znaczy z obserwacji wcześniejszych pandemii, takich naprawdę pandemii, tak? Które kiedyś tam miały miejsce. Potem ta druga fala bywa, a trzecia to w ogóle jest taka, bo społeczność nabywa odporność. Tak, bo ten wirus nie jest pierwszy, bo niebo przywiózł go ktoś. To było w okresie, kiedy tam, nie wiem, przywieźliśmy do Ameryki Południowej chyba syfilis, nie? Między innymi. Więc, no ale potem się ta ludność uodporniła, nie było szczepionek i przestano umierać na to. Także tak masowo, nie?
Także nie były przypadki, ale nie było pandemii, bo to musi rzeczywiście wystąpić taka umieralność zwiększona, która będzie no, odczuwalna statystycznie. Natomiast od samego początku tutaj jak gdyby ta narracja pandemii tej naszej z 19 to była raczej taka, że my was chcemy ochronić, nie? Bo jeszcze się nic nie wydarzyło, tak? No, mieliśmy tutaj paręset przypadków w Chinach, ale paręset przypadków w Chinach w mieście kilkumilionowym, no to niechże ktoś to przeliczy na procenty. No to sorry, ale to nie jest pandemia. Natomiast zrobiono z tego wielki show. Tak, sfilmowano, jak zamyka się osiedla, sfilmowano, jak się ludzie zaspawa. Już nie wiem, no szczerze mówiąc, ja byłam wtedy w Indiach i tego nie oglądałam. Ja wracałam z Indii w ubiegłym roku, 20 któregoś marca i jedyne, co sobie obejrzałam, to wywiad z panem doktorem Jaśkowskim, którego bardzo lubię, ktoś mi go podesłał i sobie dotyczącego pandemii i on wtedy w bardzo krytyczny sposób wyraził się na temat prawdopodobieństwa, bo taka widocznie musiała być informacja, że gdzieś w Chinach, w jakimś mieście, no to wtedy nawet jeszcze teraz już wszyscy wiedzą, jak to miasto, ale że gdzieś w Chinach, w jakimś szpitalu, jakiś lekarz odkrył wirusa, nowego wirusa grypy. No ja się mówię, jak odkrył wirusa grypy? Do tego, żeby w szpitalu odkryć wirusa grypy, do tego, żeby odkryć wirusa grypy, to trzeba mieć mikroskop elektronowy i ze 3 lata się nad tym pochylić. No geniusz jakiś odkrył w tydzień wirusa grypy i potem wszyscy się tak szybko zebrali, żeby ratować świat przed tym wirusem grypy, który się będzie rozprzestrzeniał. Jednocześnie wprowadzono test PCR, który sam jego twórca określił jako kompletnie nieprzydatny do diagnostyki. Za to dosyć dobry do wyszukiwania pewnego materiału genetycznego, bo to w kryminologii się ten test dobrze sprawdzał. Natomiast nie nadaje się do badań klinicznych i nigdy nie był do diagnozowania używany. I taki zbieg okoliczności, że tutaj nas nastraszono, tam jeszcze pokazano jakieś zdjęcia z Włoch. Też do tego są pewne wyjaśnienia. Między innymi takie, że Włochy rok wcześniej wprowadziły obowiązek szczepień dla seniorów na grypę i pneumokoki. Więc w tych obszarach, gdzie jest dużo domów starców, czyli w tej Lotaryngii słynnej, gdzie jest najgorsza jakość powietrza, a gdzież się najlepiej realizuje obowiązek szczepień? Przecież nie tam, gdzie ludzie chodzą, którzy mieszkają w własnych mieszkaniach, bo ci albo przyjdą, albo nie. Natomiast jak ktoś jest pensjonariuszem domu opieki społecznej i jest obowiązek szczepienia państwowy wprowadzony, no to można się spodziewać, że ci wszyscy ludzie zostali jesienią 19, że zostali zaszczepieni na pneumokoki i grypę masowo, bo zawsze były jakieś pojedyncze szczepienia. No i być może, że to była fala powikłań. Tak jak zapowiadany przez nas rząd trzecia fala, teraz co to właśnie teraz niby ma być, to dla mnie jest jak gdyby przepowiednią tego, że będziemy interpretować jako trzecią falę COVID-u powikłania poszczepienne, tak? Największy problem z tym preparatem niby szczepionkowym, który w tej chwili jest propagowany, bo jest rzeczywiście propagowany, to największy problem z tym preparatem polega na tym, że normalna szczepionka, taka o jakiej mówi Bosch, to porządna szczepionka potrzebuje z 5 lat na to, żeby zostać dopuszczona do użytku. No bo to najpierw trzeba tego wirusa wyizolować, tak? I tam potem. No, ten wirus ani nie został wyizolowany jeszcze nigdzie w żadnym laboratorium, no bo wirusolodzy mówią, że to jest niemożliwe. Wirus to jest taki farfocel RNA albo DNA, ale ten jest chyba RNA, który jest bardzo trudny do rozpoznania i tego mamy mnóstwo. My się oczywiście zajmujemy jakoś w specyficzny sposób tymi kilkoma wirusami, które na pewno znamy i które na pewno powodują pewne choroby. No to mamy najchętniej żółtaczki, no bo to już naprawdę są dobrze zbadane wirusy i
I rzeczywiście te objawy kliniczne pokrywają się z testami najczęściej. Ale to, no, załóżmy. Natomiast ten preparat to jest kompletny nowy pomysł na stymulację układu odpornościowego. I ten kompletnie nowy pomysł na stymulację układu odpornościowego, czyli podanie nam kawałka informacyjnego, czyli messenger RNA, czyli to jest kwas rybonukleinowy, który służy w komórce do produkcji białka. I normalnie my sobie to robimy, nasza komórka to robi sama. Ona sobie z jądra uwalnia taki kawałek i on ma w rybosomach taką funkcję, to są takie małe organelle w komórce, które na podstawie tej matrycy wyprodukowują białko o takiej strukturze. No i teraz w tej szczepionce podaje nam się takie nie nasze, tylko obce, w laboratorium wyprodukowane mRNA, czyli messenger RNA, czyli informację genetyczną, która jak się dostanie do naszej komórki, to ma trafić do naszego komórkowego rybosomu i ma spowodować produkcję białka, które jest typowe dla wirusa. No bo oni nie rozpoznali wirusa, ale rozpoznali tą taką czapkę wirusową z białka. I to jest niby ten, niby, no też, no załóżmy, że oni to rzeczywiście rozpoznali i to rzeczywiście jest to białko i to jest ten mRNA. I teraz ta nasza komórka ma wyprodukować to białko, na skutek czego nasz układ odpornościowy mają zniszczyć. No, jakoś mnie to nie za bardzo przekonuje, że ja bym tak chciała coś takiego dostać. Szczególnie, że no, dostajemy to podskórnie, więc się to rozprzestrzenia po całym ciele, bo to się nie będzie działo tylko tutaj w tym mięśniu, gdzieśmy to dostali wstrzyknięte czy podskórnie, tylko to się dostaje, to mRNA, to się dostaje od razu wszędzie i leci po całym organizmie, po całym krwiobiegu. Więc we wszystkich miejscach w naszym ciele gdzieś, bo to musi wejść do komórki, nie? No bo to na razie jest tylko w krwiobiegu, ale no jakimś cudem to się dostaje do komórek, to już nie jestem aż taka dobra z tej takiej mini mikrobiologii. I teraz w każdej komórce naszego ciała, w której to białko zostanie przez rybosom wyprodukowane, no to nasz układ odpornościowy będzie tą komórkę zabijał. No dziękuję, ale mnie to pachnie stymulowaniem autoagresji, czyli działania mojego układu odpornościowego przeciwko moim komórkom. I nikt nie ma badań jeszcze. No chyba, że wyjdziemy z założenia, że oni to już badają od 10 lat, a nam tylko mówią, że nam to w tej chwili tak na szybko zbadali i chcą nas zbawić tym preparatem. Ale generalnie ten preparat oficjalnie nie jest dobrze zbadany na ludziach. Podobno pominięto nawet strefę, tą fazę badań na zwierzętach, chociaż podobno nie pominięto, tylko fretki zdechły, na których to testowano. Nie wiem dlaczego na fretkach tym razem, a nie na szczurach, ale słyszałam, że fretki. Podobno szczury się z nas śmieją teraz, że to my jesteśmy doświadczalni. I jeżeli producent w swoim, to się nazywa charakterystyka produktu leczniczego, czyli to jest taka poszerzona ulotka, którą zwykle dostajemy przy lekach. Jeżeli tam producent wpisuje, że lek znajduje się, bo to jest, bo każdy z Państwa może wejść do internetu, znaleźć. Na stronach Pfizera, AstraZeneca te dokumenty są do odnalezienia. I tam jest wpisane przy tej charakterystyce produktu leczniczego, że lek znajduje się w fazie badania klinicznego do roku. I tam w niektórych jest przynajmniej do grudnia 2021, niektóre do grudnia 2022, a niektóre do grudnia 2023, teraz nie wiem, które. No i teraz jeżeli tak jest, że lek znajduje się w fazie badania klinicznego, to konieczne byłoby, żeby komisja bioetyki dopuściła to jako eksperyment medyczny. Bo może to jest bardzo pożyteczne, ale od tego są komisje bioetyczne, żeby takie eksperymenty poszczególnych leków dopuszczać albo nie dopuszczać, w zależności od tego, czy uznają za bezpieczne lub nie.
i nie informuje się osób, które biorą udział, że biorą udział w eksperymencie. Nawet lekarze jakoś tak nie traktują tego jako, jak się rozmawia z takimi lekarzami, którzy tam działają, szczepią pacjentów, no to oni jakoś nie mają takiego poczucia, że uczestniczą w eksperymencie medycznym, ale uczestniczą, bo przecież nie róbmy z siebie wariatów, coś żeśmy ustalili w tym społeczeństwie, tak? Że jak eksperyment, to eksperyment, jak lek dopuszczony, to dopuszczony, a teraz nagle tak se można to po prostu wszystko pominąć i bo ktoś uznał, że jest pandemia, bo zmieniono definicję pandemii, a potem dopuszczono testy, które właściwie nie są zwalidowane i w związku z tym właściwie też ich nikt nie dopuścił przez żadną komisję, że one naprawdę są skuteczne. No tak wszystko na chybił trafił. Skutki są koszmarne, tak? Skutki społeczne są koszmarne, skutki ekonomiczne są koszmarne, skutki dla życia rodzinnego są koszmarne, skutki dla kondycji emocjonalnej społeczeństwa są koszmarne. No tu nie ma niby ktoś chce działać nas chronić, a skutki są fatalne. I nie ma żadnych dobrych skutków, bo ja nie wiem, co są za... Znaczy, może ktoś na tym zarobił, to może to są te dobre skutki. Ja akurat nie znam nikogo, kto na tym zarobił, ale nie ma nic dobrego. Dzieci się uzależniają od telewizji, nie telewizji, ale to na jedno wychodzi, tak, bo siedzą... Multimediów wtedy, tak. Siedzą przed ekranem, po prostu to jest kompletne pranie mózgu i to już jest tyle prac naukowych na ten temat neurofizjologów, neurobiologów, najważniejszy z nich moim zdaniem profesor Manfred Spitzer, który napisał między innymi świetną książkę Cyfrowa demencja, dostępny w internecie, bo ja już też parę razy go słuchałam, jakichś jego wykładów, ja słucham ich po niemiecku, nie wiem jak jest tam z tymi wykładami tłumaczonymi na polski, ale książka oczywiście Cyfrowa demencja ukazała się raz i nie doczekała się żadnego wznowienia. Bo jest bardzo niekorzystna dla wszystkich producentów tych wszystkich laptopów, smartfonów. Na każdej paczce papierosów pisze, że dozwolone od lat 18. Na smartfonie też coś powinno pisać. Tak, powstał list otwarty lekarzy do mediów i rządu polskiego, albo raczej powinnam powiedzieć do rządu i mediów, jakoś we wrześniu albo październiku tego roku. Został w formie petycji wysłany w przestrzeń internetową i podpisało się pod nim około 400 lekarzy, 450 chyba lekarzy, plus tam ileś 18 tysięcy osób, plus trochę jeszcze personelu medycznego, tak? Potem powstały jeszcze dwa kolejne takie listy, to już trochę mniej się tam kolegów i koleżanek podpisało i te trzy listy krążyły w... Trzy listy krążyły po internecie, można się było pod tymi petycjami podpisać. I Izba Lekarska uznała za stosowne wezwać nas, lekarzy, do wytłumaczenia się z tego, czy podpisaliśmy się pod tymi listami. I zagrożono nam, ja taki list też dostałam. W ogóle śmieszne, bo to musieli to 450, chyba, ale nie do wszystkich wysłali, bo ci z kolegów, którzy są na emeryturze, chyba tego nie dostali, bo to tak jakby nie ma po co ścigać tych, którzy już są emerytowani ze strony izb lekarskich, ale nie wszyscy to dostali, większość z nas dostała. To nawet niepoważne takie pismo, bo nawet nie było nagłówku adresowanego do mnie. Czyli było, że Izba Lekarska i wzywa szanowną panią, szanownego pana do zakreślenia, pod którym z tych listów otwartych się podpisaliśmy, łącznie z linkiem do tego. No i można się było samemu na siebie donieść, zakreślając, podpisując i odsyłając do Izby Lekarskiej pod groźbą, że jak się tego nie odeślę, to w ciągu 7 dni będą wszczynać jakieś postępowanie wyjaśniające. Ponieważ jest to bezprawne, to kilkoro z nas, zamiast odpisać na ten list, napisało doniesienie do prokuratury na pana rzecznika odpowiedzialności zawodowej, że bezprawnie się zachowuje. Nie było to dawno temu, więc będziemy widzieli, jaki efekt. Ten list był jakoś datowany
z końca, wydaje mi się, że grudnia albo z końca stycznia, także gdzieś to jest taka stosunkowo nowa sprawa. Natomiast jakby tego nie było dość, to w ubiegłym tygodniu niektórzy koledzy dostali wezwania do izby lekarskiej na 23 kwietnia na przesłuchania. Wiem, jak to wygląda, te przesłuchania, bo byłam też wzywana. No i jest to znowu oczywiście bezprawne. No mamy na szczęście prawników, w związku z tym na takie listy się odpisuje i... No ale tak sobie izby lekarskie poczynają. Z lekarzami, z doktoratami, z lekarzami, z tytułami profesorskimi. No, panowie. Izba lekarska, samorząd, który ma chronić interesów lekarzy, ma chronić dobrego imienia lekarzy. Co to, coś jest złego w debacie publicznej na temat zdrowia publicznego? Dlaczego nie możemy otwarcie dyskutować? Dlaczego nie możemy oczekiwać? Dlaczego się nie odpowiada na pytania pana profesora stawiane już tam przed tym listem otwartym, skierowane do Ministerstwa Zdrowia? I tych pytań jest bardzo dużo i one są bardzo zasadnicze. Dlaczego nie przeprowadza się sekcji zwłok w całej Europie od czasu COVID? To na podstawie czego wiemy, że ci pacjenci umierają na COVID, jak nie można zrobić sekcji zwłok? Wyłamał się profesor, nie pamiętam nazwiska, z Hamburga, Niemiec, który wykonał chyba w tych pierwszych miesiącach około 100 sekcji zwłok, niby pacjentów zmarłych na COVID. Też jest to w internecie dostępne, można posłuchać. No ja mam ten przywilej, że ja tego wszystkiego słucham w oryginale, po niemiecku, więc nie wiem, ale myślę, że to jest dostępne po polsku również, który stwierdził, że żaden z pacjentów, ze zmarłych, którego on klinicznie zbadał, przeprowadził sekcję zwłok, nie zmarł na COVID. Czyli on stwierdził te przyczyny śmierci, które były takie no, nie-covidowe, znaczy nic innego niż zwykle. No i dalej przez rok się nie przeprowadza nigdzie sekcji zwłok w całej Europie. No, jest to tak niewiarygodne. Natomiast większość z nas po prostu nie potrafi uwierzyć, że to może być prawda, że to jest prawda. Tak? To jest tak genialnie zorganizowane, w takim najgorszym tego słowa znaczeniu, genialnie zorganizowane, przygotowane od lat. Moim zdaniem, naszym zdaniem, przeprowadzane perfekcyjnie, prawdopodobnie ze scenariuszem na kolejne parę lat, bo to tak to wygląda, że to końca nie widać. Niemcy już podobno mają jakieś zielone paszporty. Które będą uprawniać do tam czegoś, ale na rok. No to po roku znowu się trzeba będzie zaszczepić? No i co z tą szczepionką będzie można wejść do teatru? A jak my się nie zaszczepimy, to nas nie wpuszczą do teatru, bo jesteśmy zagrożeniem. Pan już pytał wcześniej o ten absurd tego bycia zagrożeniem. To jest ten absurd, który był ze 3 lata temu, kiedy niektóre samorządy, nasz bielski nie, honor dla naszych panów radnych, chyba w Częstochowie, ale gdzieś w różnych miastach zostało przegłosowane przez radnych, że w przedszkolach do przedszkoli nie mogą być przyjmowane dzieci, które nie są szczepione, bo stanowią zagrożenie dla nieszczepionych. No to tak na chłopski rozum, to po co wy szczepicie te dzieci? Ci, którzy chcą szczepić i uważają, że to przynosi lepszą odporność, jak zagrożeniem dla was jest osoba nieszczepiona? No ja w tym sorry, ale nie widzę żadnej logiki. I to jest taka demagogia, która mówię, to są tematy, które są ciśnięte, bo to już nie da się inaczej powiedzieć. Tylko one są rzeczywiście ciśnięte nam od kilku lat. I jest ta narracja przygotowana i ta narracja była taka, że
szczepionka nas zbawi. No, ale w dodatku jeszcze taka dziwna ta szczepionka, bo jakby oni jeszcze wykombinowali, że to jest normalna, klasyczna szczepionka, to można by się jej mniej bać, bo już wiemy, jakie ona ma działania uboczne, bo już to ćwiczymy na naszych dzieciach i na tych wszystkich odważnych, co się co roku szczepią na grypę. Co się potem czasem okazuje, że znaczy według niektórych badań, że oni częściej chorują na Alzheimera, tak, albo różne takie te degeneracyjne, czyli właściwie no i nie ma w całej, zapraszam Państwa do sprawdzenia, jest PubMed, tak, to jest, to można wejść z normalnego każdego komputera, publikacje medyczne. Nikt z nas nie znalazł porządnych badań klinicznych, które by potwierdzały skuteczność szczepień. Wszystkie badania, które są, co najwyżej porównują jedną szczepionkę do drugiej szczepionki. Ale nigdy się nie porównuje szczepionki do grupy zerowej. Ani pod względem skuteczności, czyli ile dzieci zaszczepionych na odrę zachorowało na odrę, a ile dzieci nieszczepionych zachorowało na odrę. Nie ma takich badań. No to jak ich nie ma, to na podstawie czego twierdzimy, że nie ma odry, bo są szczepionki. No może nie ma odry, bo jest lepsza higiena. Może nie ma odry, bo mamy lepszą odporność, bo jest lepsza higiena i lepsze odżywianie. Natomiast te przypadki odry, które występują, sceptycy twierdzą, że są poszczepienne. Ale też nie da rady tego sprawdzić, no bo my nie mamy do tego dostępu. No bo ktoś mówi, że na Ukrainie było 1000 przypadków. No ale ten ktoś, kto mówi, no to nie dopuszcza nas do danych. Więc my nie wiemy, czy to były czy poszczepienne, czy nieposzczepienne. To możemy mieć jedynie informacje od pojedynczych rodziców, którzy nam mówią, owszem, moje dziecko zachorowało na odrę po szczepieniu. No jest tak ograniczony, to jest niewiarygodne i to jest nie fair, to jest niesprawiedliwe. Tak nie powinno być w tym, co mieliśmy nadzieję, że żyjemy w demokratycznym społeczeństwie, gdzie dobro człowieka jest na najwyższym piedestale, tak? No wygląda na to, że dobro koncernów farmaceutycznych jest na wyższym. Przykrą rzeczą, którą powiedział pan profesor Zieliński w jakimś wywiadzie, który ja oglądałam w styczniu, więc on musiał być jakoś z końca roku. Pozwolę sobie zacytować, bo nie chciałabym tego sama brać na klatę takiego twierdzenia. To jest niestety takie, że prawie nikt z doktorskim tytułem w dziedzinie medycyny, czyli nie ma nikogo, kto miałby przynajmniej doktorat w medycynie, kto nie byłby na jakichś grantach firm farmaceutycznych. No to ma pan odpowiedź. No nawet mój pies nie jest taki głupi, żeby gryźć rękę, która go karmi. Gryzie wszystkie inne ewentualnie. No jest to... To jest przerażające, ale no ma to swoją logikę. Więc to, że osoby, które, jeżeli lekarzom, którzy pracują w covidowych szpitalach, zaproponowano dwukrotne wynagrodzenie, znaczy nie zaproponowano, tylko narzucono podwójne wynagrodzenie, no to jest to w zasadzie rodzaj korupcji. No. No nie każdy jest przekupny, niektórzy się zwolnili z pracy. No ale nie każdy sobie może pozwolić na to, żeby się zwolnić z pracy tylko dlatego, że ma sumienie. No stawia się nas po prostu... No a poza tym, no generalnie tak jak powiedziałam, no zaczyna się od tego, że dlaczego młodzi rodzice idąc do szpitala mają nie wierzyć, że to co się tam dziecku robi to jest wszystko dla dziecka dobra. No to generalnie jak pan jest normalnym Polakiem, który nigdy jeszcze nie doświadczył żadnej krzywdy ze strony państwa ani urzędów, no bo generalnie mieliśmy taki dobry czas przez ostatnie 20 lat, 20, 30? No prawie 30, nie? Że właściwie nie doświadczaliśmy krzywdy ze strony państwa. No to... No tam, no wiedzieliśmy, że to tak źle rządzą, albo ci rządzą, albo coś nam się tam nie podobało, ale generalnie no jakoś mieliśmy zaufanie do tego systemu. Niektórzy mniejsze, niektórzy większe, ale jakieś tam bazowe mieliśmy. No to teraz jak to wszystko pogodzić w głowie, że to jest tak zorganizowana akcja, że oni nam szkodzą?
że ktoś nam szkodzi rękami naszego rządu i używając mas mediów, no to naprawdę sobie jest trudno wyobrazić. No trzeba być podatnym na teorie spiskowe, tak? Żeby w ogóle to dopuścić. No jest to niewyobrażalne, ale jak się poukłada fakty, jak się samodzielnie te fakty poukłada i przeanalizuje, no to nie ma żadnej wątpliwości. No ja nie mam. Trudno jest mieć dobry humor, jak się widzi, co się dzieje, tak? Obojętnie w co się wierzy, czy się wierzy w tą pandemię, czy się w nią nie wierzy, to i tak jest smutno i ponuro. Dobrze, że się wiosna zaczyna. To jakoś jest szansa na trochę światła i radości. Ale generalnie rzecz biorąc, trudne to jest. Ja polecam, nie wiem jak go znaleźć, dostałam dzisiaj rano taki artykuł Operacja psychologiczna COVID-19, metody łamania psychiki i tworzenia podporządkowania. Artykuł powstał na podstawie wykładów psychologa Richarda Garona. Stand up for yourself. On dosyć spory, bo to 4 strony maszynopisu. Artykuł jest o tyle fajny, że on po pierwsze punktuje chyba w 10 punktach, na czym polega ta strategia. Czyli żeby trochę tak jak gdyby zrozumieć, co z nami robią. Ale potem też na szczęście podaje 10 punktów, co z tym robić. Bo to jest to, czego mi bardzo brakuje w tych wszystkich takich naszych narracjach, programach, rozmowach, to tak se ponarzekamy, że jest źle i w ogóle oszukują nas i robią nas, kolokwialnie mówiąc, w konia i testami, które wychodzą raz dobrze, raz źle i szczepionką, która właściwie wcale nas nie chroni, a i tak nie można podróżować, bo tak niektórzy myślą, że jak się zaszczepią, to będą mogli podróżować. No, byłabym ostrożna. Więc szkół i tak nie otwierają, tak? Nauczyciele teraz poszczepieni to pewno już też gorszego zdrowia, to nie wiadomo jak w ogóle będą mieli. Znaczy ja mam takie negatywne wizje, tak? Że to tak jak już te dzieci i tak siedzą przed komputerem, to po co dla każdego, znaczy że to może być taki czarny scenariusz, taka ich wersja, tak? Że to po co każdy nauczyciel dla jednego pierwszoklasisty, jak może w Warszawie siedzieć jeden i centralnie uczyć wszystkie dzieci w Polsce, nie? Byłaby oszczędność. Po co ci wszyscy nauczyciele, po co po jednej, jak to i tak idzie przez telewizor, nie? Że to nie jest przypadek, że się mówi, że raz maseczka jest dobra, raz maseczka jest zła, tak jak było na początku, tylko że to jest ich zamierzone działanie, żeby wprowadzać dezorientację. Bo to nam podważa poczucie własnej i bezpieczeństwa, i wartości, i to potem, no właśnie tak jak pan powiedział, no ludzie się sprzeczają, tak? Wśród znajomych, wśród rodziny. Jedni noszą, drudzy nie noszą, to ci jedni uważają, że ci drudzy są idiotami i to po prostu to sieje. Przedtem mieliśmy tylko rodzinne spory na temat kto za PiS, kto za PO, a teraz już mamy tych tematów jeszcze więcej i one są już w tej chwili rzeczywiście z lękiem o życie. Bo przedtem to takie było, no tam głupio zagłosowałeś, zobaczcie co oni robią, tak? Ale robili jedni tak samo jak drudzy. Ty chodzisz bez maseczki i zabijesz moją mamę. Na przykład, nie? I mówi się to do dzieci. I dzieci się obciąża w ogóle taką, ten pomysł, tak? Gdzie jak się trochę ma pojęcia o psychologii, to i tak wiemy, że ten najsłabszy w systemie i tak zawsze się czuje winny. A tutaj jeszcze to jest, ale tam winny za to, że mama się tu kłóci z tatą albo tam, nie? Jakieś takie mechanizmy. Natomiast no, czuć się winnym za śmierć babci czy dziadka? Bo się było niegrzecznym i poszło się do koleżanki? Albo się nie umyło rąk? No jak te dzieci mają zdrowo rosnąć? Jak przez to przejść? No, nie wiem, no, dbając o siebie, tak? Mając swoje zdanie przede wszystkim i chroniąc swoich granic. Co jest bardzo trudne, bo tych informacji mamy internet, ale w internecie jest 70% śmieci. To jest taka biblioteka na śmietniku, nie? Więc tam wyszukać coś, co jest wartościowe, też jest trudno.
No, bardzo piękne hasło z niemieckiego protestu, berlińskiego protestu 28 sierpnia. Wybrałam się do Berlina i bardzo jestem z tego powodu szczęśliwa, że tam byłam, na tym wielkim proteście, na którym było, myślę, że ponad milion osób. W polskich mediach pokazano, to był wreszcie pierwszy protest, który pokazano nawet w polskich mediach i powiedziano, że tam było około 40 tysięcy radykalnych ekstremistów. Więc nie jestem radykalnym ekstremistą, jestem zdecydowanie, nawet nie jestem prawicowcem, zawsze mam serce bliżej w lewym kierunku. Ale był przepiękny marsz, przepiękne wydarzenie. Groźne, bo niemiecka policja wtedy była groźna. Nasza policja na naszych protestach wtedy jeszcze nie była groźna. Myśmy grozę naszej policji doznali po raz pierwszy 24 października w Warszawie. Było nieprzyjemnie. Natomiast na tamten moment wszystkie protesty, które były w Warszawie, przeciwko covidowe, żądające publicznej dyskusji, tak, bo to w zasadzie tylko o to chodzi, że tylko chcemy porządnej publicznej dyskusji i adekwatnych działań ze strony rządu i różnych urzędów, no to te protesty w Warszawie przebiegały bardzo pokojowo i policja rzeczywiście była nam przydatna, żeby, no tak jak to protesty są ochraniane przez policję, tak? Bo jak ja jadę na protest, to ja wracam z tego protestu w dobrym nastroju. Jakoś tak mnie to podbudowuje, bo tam są ludzie, którzy podchodzą, którzy rozmawiają, którzy się uśmiechają, bo nie noszą maseczek, którzy się do siebie przytulają, witają się ze sobą normalnie, jak ze starych, dobrych czasów i się nikt nikogo nie boi. Więc to jest ogromnie cenne. Spotkajmy się, rozmawiajmy. No, przede wszystkim wśród tych takich podobnie myślących, no bo to nam daje siłę. A tych wystraszonych, bo ja myślę, że to jest przede wszystkim to, że ludzie się dali przestraszyć. Że ci wszyscy, którzy są, no dlaczego mieliby nie wierzyć, zaczęłam to mówić, dlaczego mielibyśmy właściwie nie wierzyć no, naszemu państwu. Do tej pory mogliśmy wierzyć. Tak nagle się w marcu ubiegłego roku coś zmieniło. My i tak jesteśmy w takiej uprzywilejowanej sytuacji, Polacy, bo my tak nie do końca tym naszym rządom dowierzamy. Ja widziałam przerażenie u moich przyjaciół w Niemczech, bo oni byli kompletnie, Niemcy to nazywają perplex, tak? Że to jest niemożliwe, żeby ich rząd był przeciwko narodowi. To niemożliwe. Jeden polityk może być skorumpowany, ale nie mogą być wszyscy skorumpowani. No, my to mamy chyba takie do tego podejście może bardziej, wydaje nam się to bardziej prawdopodobne, tak? Że to tak jakoś nie do końca jest w naszym interesie. Możemy sobie to bardziej wyobrazić. To, co możemy robić, to rzeczywiście nauczyć się tak rozmawiać z innymi, żeby ich nie przerażać jeszcze bardziej w tym ich przerażeniu, tylko żeby ich jakoś coś oświeciło. Żeby zadbali o siebie, bo to generalnie my możemy zadbać o siebie. My możemy zadbać o swoją odporność. My mamy się w miarę dobrze odżywiać, co to nie znaczy, że musimy jakieś cuda robić, tylko nie jeść byle czego. My mamy się poruszać na świeżym powietrzu, czemu sprzyja wiosna. Mamy mieć dobre emocje, no to czyli mamy mieć ludzi wokół nas, którzy nas kochają, na przykład, tak? Mamy się cieszyć sobą nawzajem. Moglibyśmy słuchać muzyki, tak? Moglibyśmy. To wszystko zabrano nam to, ktoś to napisał chyba w tym artykule nawet, zabrano nam to, co Żydom zabrano w czasie okupacji na początku. Zabrano im możliwość dostępu do kultury, do sztuki, do radości. Zabroniono im chodzić do parków, zamknięto ich w gettach. Nas się zamyka teraz w gettach. Nie pozwólmy się zamykać w gettach. Nawet jeśli to jest nasze mieszkanie. Po prostu miejmy swój rozum. Po co mam nosić maseczkę, jak idę na świeżym powietrzu?
No chyba, że chodzę po Krakowie w smogu, to super, można. Ale to ta maseczka też nic nie daje. To trzeba mieć te specjalne antysmogowe maseczki, które tam są po 200 chyba kosztują. Więc to w ogóle taka maseczka w ogóle nie ma sensu. A ja dzisiaj będąc nad Zalewem Goczałkowickim na spacerze spotkałam tam, no przynajmniej większość ludzi ma maseczkę tu pod brodą, ale zdarzają się tacy, którzy mają ją naciągniętą pod okulary. No dobra, facet jechał na rowerze, no to miał takie okulary, rzeczywiście wyglądał jakby ze szpitala uciekł z oddziału covidowego, bo takie okulary i jeszcze maseczka. No ale to można mieć okulary, jak się jeździ, żeby muchy nie wpadały do oka. Ale ludzie są przestraszeni. I nie patrzmy na tych ludzi zamaskowanych jak na głupszych, tak? Bo mamy taką tendencję, bo my wiemy, tylko po prostu na przerażonych. Oni naprawdę są przestraszeni i dlatego też czasem są agresywni. No, ja należę do tego towarzystwa, które nie używa maseczek. Nie jeżdżę środkami transportu publicznego, bo mam swój samochód. Zdarzyło mi się przejechać pendolinem do Warszawy bez maseczki. No, ma się takie triki, że się ma w pobliżu butelkę wody w razie czego. Ale generalnie rzecz biorąc, ja nawołuję do nieposłuszeństwa obywatelskiego moich znajomych i pacjentów, bo ten bierny opór, taki uprzejmy bierny opór, gdzie wchodzimy do sklepu uśmiechnięci, mówimy dzień dobry do każdego, no mnie nikt jakoś, rzadko mi się, no parę razy mi się zdarzyło, że mi ktoś zwrócił uwagę. Na otarcie łez mam taką koronkową szmatkę na sznurku, która w razie czego służy jako maseczka, jak już mi bardzo zależy, żeby nie dyskutować i szybko coś załatwić. Ale takie są tam dziury w tej koronkowej, bawełnianej maseczce, więc mam taki sprzęt gdzieś zawsze pod ręką i jakąś jedną taką maseczkę w kieszeni, bo nie zawsze mamy humor, nie zawsze mam taki power, żeby się uśmiechać i mówić do wszystkich dzień dobry, a muszę kupić mleko, czy tam jakąś inną bułkę. No i chyba to możemy robić. Rzeczywiście rozmawiać ze sobą, spotykać się, organizować się. Stolik Wolności ma taką fajną inicjatywę. My nie mamy tutaj na południu Stolika Wolności. Stolik Wolności się urodził w Gdyni. I dziewczyny zaczęły to robić w listopadzie na plaży. No to nie jest to jakieś takie, chociaż tam ludzie chodzą na spacery też zimą, nie? Po prostu tam piekły coś. Gotowały coś, rozdawały czy sprzedawały, to już nie wiem. Mają ulotki, Stolik Wolności ma bardzo fajne ulotki właśnie z wypowiedziami różnych lekarzy, którzy się nie boją mówić tego, co myślą. Z informacjami o testach i podchodzą ludzie. Także informujmy innych, ale w taki przyjazny sposób, nie mówiąc im jakieś przykre rzeczy, bo nam jest wszystkim już przykro. Bo ten czas jest rzeczywiście bardzo trudny. Więc raczej idźmy w to, żeby się wspierać, informować, pomagać sobie nawzajem. Ja jestem za demonstrowaniem. Nigdy wcześniej nie demonstrowałam. Ale też takim absolutnie pokojowym. Jak gdyby staram się namawiać pacjentów też do tego, żeby decydowali sami. Żeby się dowiedzieli. Ja im mówię coś, niech oni mają zdanie na ten temat. Lekarze nie lubią, jak pacjenci mają swoje zdanie. Wiem sama, bo czasem występowałam w roli pacjenta tam w jakichś różnych dziwnych okolicznościach. Czasem trzeba do kolegi z czymś pójść. To naprawdę konieczne jest dla mnie zawsze powiedzenie najpierw, że jestem lekarzem. Bo to wtedy jest taka, okej, no dobra, to jeszcze się da ze mną rozmawiać. Ale i tak jest taka maniera, że jak nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, to się nie znam i się nie mam nie wypowiadać. A ja uważam, że każdy z nas jest najlepszym specjalistą w swojej własnej sprawie.
To jest absolutnie podstawowe. Jak mamy choroby przewlekłe, to też jesteśmy najlepszymi specjalistami w sprawie swojej choroby. I mówią nam różne rzeczy, a my mamy wybrać to, co dla nas jest najlepsze. Jak ktoś ma taki dar, że ma dostęp do intuicji, no to jest wybrańcem bogów. Można trenować. Można się tego uczyć. Można korzystać z psychoterapii w tej chwili bardzo. Bo jeżeli mamy jakiekolwiek skłonności do nerwic i depresji, no to one się będą nam w tej chwili mega ujawniać. Bo wszystkie okoliczności negatywne są spełnione, żeby te wszystkie zaburzenia były coraz bardziej widoczne. Jeśli mamy skłonność do nałogów, to jesteśmy mega zagrożeni. No bo w tym szaleństwie to ino się można napić, nie? A nasze dzieci są zagrożone tym, że siedzą przed tymi komputerami i no i rozpłaszczają, rozmlazbują sobie mózg po prostu. Udowodnione jest, że fale ekranowe i to smartfony, i telewizory, i laptopy, i to wszystko stymulują w mózgu te same centra co narkotyki, czyli centrum przyjemności. I uzależniają. Więc nie ograniczajmy to dzieciom. Zadbajmy o to, żeby te dzieci inaczej mamy dużo czasu, nie, może mamy, no nie wiem, to znajdźmy ten czas. O, kiedyś ktoś powiedział do mnie w Szwajcarii, jak powiedziałam, że coś tam na coś nie mam czasu, to dostałam taką krytyczną odpowiedź koleżanki szwajcarki, czasu się nie ma, czas się sobie bierze. No, taką minę zrobiłam, już tak nie gadam teraz, że nie mam na coś czasu. Więc jeżeli coś dla nas jest istotne, to weźmy sobie na to czas, a zdrowie jest istotne i nasze dzieci są istotne. Więc znajdźmy czas na to, żeby być ze sobą, żeby ze sobą rozmawiać, żeby ze sobą chodzić na spacery, żeby się ze sobą bawić, żeby się radować, jak kto lubi, jak kto umie.